Wody spływające z terenu zakładu unieszkodliwienia odpadów w Siedliskach zalewają sąsiednią działkę, tak uważa właściciel pola Edward Korolczuk. Sprawa ma swój początek w 2010 roku, kiedy to zakład wybudował drogę pożarową. Od tego czasu, jak twierdzi pan Edward, woda systematycznie spływa i zbiera się na jego działce. Wiąże się to ze stratami w uprawach. W ostatnim roku zalane zostały 2 hektary pszenżyta. Według Korolczuka przyczyna tkwi w rowach opaskowych położonych wzdłuż drogi, które prowadzą wodę na jego pole. Wszystkie wody, które są na terenie zakładu, i wody gruntowe, być może i odcieki z wysypiska, spływają na moją działkę. Nigdy nie było takich problemów, ponieważ ja mam tu prawie 11 hektarów ziemi. Zawsze było co roku zasiewane. Od 2010 roku po raz pierwszy, kiedy powstała droga, ta przeciwpożarowa dojazdowa do tego zakładu i usytuowane właśnie te rowy opaskowe wzdłuż tej drogi, którędy to spływa ta woda poprzez te rowy opaskowe na mój grunt. W 2010 roku właściciel zalewanej działki zgłosił sprawę do Urzędu Gminy Wełku. Urzędnicy wszczęli postępowanie, ale zostało ono umorzone, ponieważ nie stwierdzono naruszenia stosunków wodnych między działkami. Korolczuk poinformował również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który po przeprowadzeniu kontroli zlecił gminie ponowne wszczęcie postępowania. Dziś urzędnicy na miejscu przeprowadzili wizję lokalną. Oprócz przedstawicieli gminy wzięły w niej udział również zainteresowane strony, właściciel działki oraz kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów. Po obejściu terenu w raporcie pokontrolnym zapisano m.in., że bezpośredni spływ wody z działki należącej do ZUO na sąsiedni grunt nie jest widoczny. Jak poinformowały urzędniczki, być może powołany zostanie biegły z zakresu melioracji, który zbada i oceni sytuację. Komentowania sprawy odmówił obecny podczas wizji kierownik zakładu.